pytanie o coś takiego, prokurator, który pyta, który sędzia jest ostry, a który jest łagodny, czy wydaje takie, czy inne wyroki, żeby sobie jakąś listę swoich faworytów sędziów zrobić, że co, że oni będą wyznaczani do tych spraw, na którym będzie im najbardziej zależało, no to jest kuriozalne, no to jest po prostu makabryczne, powiem wręcz, że upolitycznienie prokuratury, ale za chwilę upolitycznienie sądów, bo jeżeli polityka wbiega na salę sądową, to sprawiedliwość jest uciekinierką z sali sądowej, wychodzi tylnymi drzwiami.